Karola Wojtyły na stolicę Piotrową 11 października 2020 roku w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest 20 Dzień Papieski. W tym roku przebiega on pod hasłem Totus Tus, wezwaniem biskupim Karola Wojtyły pochodzącym z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II oraz 20-lecie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dnia 16 października 1978 roku wybrano na papieża Polaka Jana Pawła II. Na pamiątkę tego wydarzenia 16 października ustanowiono Dniem Papieskim. Jan Paweł II. Jego postać znana jest każdemu polskiemu dziecku, milionom ludzi na całym świecie. Kiedy został wybrany na papieża, Czesław Miłosz napisał: na dnie swej nędzy Polska dostała króla. I to takiego, o jakim śniła. Z piastowskiego szczepu, sędziego pod Japoniami, nieuwikłanego w skrzeczącą rzeczywistość polityki. Ten nowy król wołał do nas: nie lękajcie się, pamiętajcie o człowieku, bądźcie godni, bądźcie solidarni. Kochał wszystkich i wszystko. Tą swoją wielką miłością zarażał cały świat. Miłością do ludzi, do przyrody, do ojczystego kraju. Uczył nas, jak dążyć do świętości. Dawał siłę i odwagę milionom ludzi na świecie. Ojciec Święty dał nam wzór wielu nowych świętych i błogosławionych, których wyniósł na ołtarze. Jan Paweł II, papież Słowianin, papież Polak, lorek z wadowickiej szkoły, człowiek skromny, kochający ludzi, bezgranicznie ufający Bogu. Kochał ludzi, tych małych i tych wielkich. Nazywano go pasterzem ludzkości. Swoją prostolinijnością zjednywał sobie rzesze wiernych na całym świecie. Zawsze, we wszystkim, co głosił, najważniejszy dla niego był zwykły człowiek. Ojciec Święty kocha dzieci. Dużą radość sprawiają mu ich małe duszyczki. Jan Paweł II mówił o dzieciach i do dzieci. Pragnę zwrócić się bezpośrednio do dzieci całego świata, aby zachęcić je do złożenia swojej prostoty, radości życia, swojej spontaniczności oraz prawdy. Zapraszam najmłodszych do przyjścia z pomocą swoim rówieśnikom, przede wszystkim poprzez solidarność w miłości i na modlitwie, do przygotowywania się do bycia budowniczymi pokoju i głosicielami radości. Jan Paweł II do dzieci. Zastanów się, kiedy ostatni raz pomogłeś swojemu koledze. Czy robiłeś to z przyjemnością, a może musiał poprosić cię o pomoc? Gorąco nawoływał do pokoju, miłości bliźniego i pojednania ludzi różnych wyznań. Jak mało kto rozumiał, że u podnóża wielu wojen i konfliktów na świecie leżą różnice religijne. Mówił: jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszenia się i wypowiadania swoich poglądów. Uczył nas tolerancji. Wielką miłością Karola Wojtyły były góry. Kochał ich majestat. Kiedy mieszkał w Polsce, wędrował po Beskidach i Tatrach. Rozległe widoki przywracały mu siły duchowe i radość życia. Tu szukał odpoczynku, spokoju i natchnienia do pracy. Tutaj czuł się bliżej nieba. Zawsze żył w przyjaźni z przyrodą. Jego życiową pasją były nie tylko wędrówki po Beskidach, Tatrach i Bieszczadach. Pływał kajakiem po jeziorach Warmii i Mazur. Jeździł na wycieczki rowerowe. Wszędzie, gdzie był, podziwiał piękno tego świata. Kochał to, co widział. Kochał krajobrazy rodzinnego kraju. Był gorącym patriotą. W trosce o lepsze jutro ojczystego kraju nawoływał, aby we wspólnym wysiłku budować lepszą przyszłość ojczyzny, zabezpieczać interesy narodu i państwa. Do polskiej młodzieży mówił: każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Kochał młodzież, widział w niej przyszłość polskiego narodu. Niewielu jest w historii ludzi, którzy tak bardzo zmienili świat. Jan Paweł II dokonał tego nie siłą miecza, nie siłą armat, tylko siłą słowa. Nie lękajcie się, bo Chrystus was kocha, a miłość wszystko zwycięża. To krótkie zdanie, wypowiedziane na początku pontyfikatu, stało się jego mottem do samego końca. W pierwszą sobotę kwietnia 2005 roku
o godzinie 21:37. Ojciec Święty, Jan Paweł II, odszedł do Pana. Cały świat poruszony był świadectwem jego wiary, wyrażonej w znoszeniu cierpienia, nieustającej modlitwie, sposobie przeżywania ostatnich chwil życia. Wieczór ten wpisał się na stałe do kalendarza wszystkich, którym bliska była osoba Ojca Świętego. Stał się iskrą, która zapaliła ludzkie serca wdzięcznością za papieża i pragnieniem trwania na wskazanej przez niego drodze. Zapraszamy do wysłuchania piosenki pod tytułem Lolek w wykonaniu naszych koleżanek i kolegów z klasy 7.